Halo, halo, dzień dobry. Nagrywam jeszcze raz początek tego filmu. Nagrałam i gdzieś mi uciekło. Nagrywałam dzisiaj dietetyczkę. To chyba będę mówiła w dalszej części filmu, że nagrywałam dzisiaj dietetyczkę, bo chciałam dla męża nagrać, co ona mówiła, żeby on to usłyszał sam od siebie i też mi połowę filmu urwało. Była godzina. Pierwsze pół godziny się nagrało, drugie pół godziny gdzieś mi uciekło, a nic nie dotykałam. Nie wiem dlaczego tak. Znaczy, nagrał mi się jakiś plik, który nie chciał się odtworzyć. Nie wiem o co chodzi, czy mój telefon jest jakiś przeładowany, czy jakiegoś wirusa mam, czy co, nie wiem. I teraz nagrywam dla Was i też pierwsza część filmu gdzieś mi uciekło. Nie wiem o co chodzi, ale nie wiem i też nie pamiętam, co tam mówiłam. Na pewno mówiłam coś, co u mnie słychać, że dziękuję za komentarze, na pewno mówiłam, że wszystko u nas dobrze, że generalnie o wynikach badań moich i mojego męża to chyba coś tam będę mówiła. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć, dlatego że dietetyczka właśnie mówiła, że ona to przejrzy. Ja tam chyba mówiłam w dalszej części filmu, dlaczego nie przesłałam wszystkich wyników badań na czas, bo po prostu nie dałam rady, bo ich nie miałam. I ona mi do piątku prześle, ma to teraz przejrzeć, bo na ten czas, na dzisiaj, na tu i teraz to wszystko już przesłałam, wszystkie wyniki badań do niej i ona ma to na spokojnie przejrzeć, napisać nam co i jak. Ale o mężu trochę mówiłam, o sobie trochę mówiłam, o Kubusiu nie wiem, czy się właśnie nagrało, ale powiem Wam, że wszystko jest dobrze. Ma tylko troszeczkę zawyżoną chyba hemoglobinę i ona mówiła, że będzie chciała, że jest w normie, wszystko jest w normie, ale ona będzie chciała to jeszcze wyrównać i właśnie odnośnie witaminy D3 to też mówiła, że będziemy suplementować i kontrolować, czy to się właśnie wchłania wszystko, czy nie, bo to też jest jakby pytanie, czy się wchłania, czy wszystko w jelitach jest ok. I co jeszcze powiem Wam szybko, co u mnie słychać, bo chyba o tym mówiłam na tym początku, to co się nie nagrało, więc szafy jeszcze do końca nie są skręcone. Na pewno mówiłam o wystroju mojego pokoju dużo, także to chyba mniej ważne będzie. W każdym razie mówiłam o tym, że wczoraj cały dzień latałam z meblami, po prostu to biurko duże, które miałam, wystawiłam na korytarz, to później Wam pokażę. Z moim materacem jeździłam po całym pokoju, szafy stały tu, tam, siam, w końcu wylądowała, trzy szafy tutaj mam, drewniane i całkiem nie najgorzej to wygląda, powiem Wam. Takie trzy szafy sobie stoją na jednej ścianie i tutaj są najlepiej. Nie chciałam po tej stronie dawać łóżka, bo nie chciałam spać w przeciągu energetycznym, dlatego moje łóżko jest tutaj, bo tutaj nie ma przeciągu, jest w rogu, jest ok. Tutaj by mi się przydało, jadłam zimne kaki teraz i trochę mi zimno. Tutaj by mi się przydało takie biurko i tam taka mała komoda, żeby te wszystkie moje ciężarki, nie ciężarki, żeby gdzieś to pochować, bo tutaj ćwiczę. Właśnie mówiłam chyba o tym, że wstaję. No, tam mówiłam o tym, że ostatnio wstaję o 4:30, za 10 czwarta, 4:30 dzisiaj i ćwiczę i medytuję i chcę sprawdzić, czy faktycznie będzie więcej energii, bo mówią, że jak kto rano wstaje, takie stare przysłowie, nie? Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I to jest stare przysłowie, bardzo stare i podejrzewam, że coś w tym jest, bo w każdym przysłowie odrobina prawdy jest i myślę, że właśnie tak mówią, że nie samym chlebem człowiek żyje, nie samym spaniem, nie samym jedzeniem, w sensie nie ze spania i z jedzenia, tylko jest energia. Energia jest ze słońca i energia jest z połączenia z Bogiem, czy tam ze wszechświatem, czy z kosmosem, kto jak to nazywa, kto w co wierzy, nie wiem. Ja wierzę w Boga i myślę, że gdzieś tam trochę racji w tym jest, aczkolwiek zawsze ulegałam lenistwu i wtedy, kiedy mogłam, to spałam dłużej, a teraz postanowiłam sobie, a propos tego, że jesteśmy na mieszance oczyszczającej, link do tego, do takiej mieszanki, bo ja już taki film nagrałam o tym, jak się odrobaczamy, jaką mieszanką, to link do tego zostawię w opisie pod filmem, link do tamtego filmu zostawię w opisie pod filmem. W tamtym filmie jest
W opisie pod filmem, pod tamtym, jest cały spis tej mieszanki, jak ją robić, z czego, jak ją stosować, będzie w opisie tam, więc sobie zobaczcie, kto jest zainteresowany, bo wiem, że jedna pani do mnie pisała w tej sprawie, więc tam odsyłam. Jeśli by ktoś chciał, to ja mogę nagrać z osobna taki filmik o ziołach, nie ma problemu odnośnie tej mieszanki, ale myślę, że tam wszystko jest już jasno i wyraźnie napisane. Jak ktoś będzie chciał, to sobie z osobna może wystukać te zioła, które są w tej mieszance i sobie po prostu o nich poczytać. Ogólnie jest to mieszanka oczyszczająca. Ja w tej chwili mam jakieś takie większe pocenie się, w nocy się pocę i ogólnie wydaje mi się, nie wiem czy o tym mówiłam, czy nie, ale chyba mówiłam pod koniec filmu, że właśnie po tej mieszance jacyś tacy spokojniejsi jesteśmy. Mój mąż taki z pracy wraca taki, nie taki bardzo zestresowany jak kiedyś był. Takie mam wrażenie, ale nie wiem. Pijemy tą mieszankę ziołową trzeci, czwarty tydzień, a będziemy ją pić do 23, do 23 grudnia. Potem będziemy jeść inną mieszankę. Także tak, taką z ziemią okrzemkową, a teraz zioła i enterożel. Także o tym, to o tych ziołach, o tej całej mieszance i tej kuracji oczyszczającej, odrobaczającej, to właśnie będzie link pod filmem, do tamtego filmu. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że a, no i że wczoraj tutaj jeździłam w tym pokoju, bo dzisiaj na spotkanie z dietetyczką chciałam zrobić jakieś fajniejsze tyły, o ile można to nazwać fajniejszym tyłem. Tam wylądowałam z tym dużym biurkiem, sobie myślę, będzie fajny tył, ale nie wyszło. Nie było fajnie, szafy tam też nie fajnie wyglądały. Poza tym, jak tam postawiłam szafy, to moje łóżko musiało być gdzieś indziej. A muszę Wam powiedzieć, że ten róg do spania w tym pokoju czuję, dla mnie jest najlepszy i tam zostaje w tym rogu. Tutaj są szafy, tutaj mam tylko komodę, w sensie toaletkę taką i jest bardzo wąska i przybiałoby mi się biurko, które by miało szerszy blat, bo jak tutaj pracuję, to nie jest fajnie. Fotel mam pożyczony od mojego syna, bo przyprowadziłam go sobie na rozmowę z dietetyczką, ale ogólnie przydałby mi się jeszcze też fotel i właśnie takie biurko, które bym mogła mieć do pracy, czyli szersze do pisania. Takie coś by mi się przydało, ale nie wiem, nie wiem jak to będzie, bo tymczasem, aha, i czemu nie skręciłam szaf do końca, bo sobotę byliśmy na lodowisku, w niedzielę byliśmy na lodowisku, bo otworzyli lodowisko u nas i co? Wczoraj chcieli iść na lodowisko, ale jeden nie chciał i ja mówię, ty, no poczekajmy, bo żeśmy łyżwy zamówili, nie? Łyżwy, kaski, jeszcze potrzebne są ochraniacze na kolana, wszystko razem, moi mili. Nie chcieliście wiedzieć? 500 franków chyba? 500? To już tak, takie tańsze, tańszym kosztem żeśmy jechali. Nie takie fajne, tylko takie, wiecie jak to jest z tymi butami dla chłopaków, nie? Jeden sezon i wszystko za małe, więc ja już stwierdziłam, że po prostu z torbami można iść, nie? Z torbami można iść, a to buty do piłki, a to buty na deszcz, a to buty do chodzenia tak o, a to buty na deszczową pogodę, w sensie miałam na myśli na deszcz, kupowałam im takie półbuty, potem jak szli do lasu, to takie gumaki ocieplane, potem w ogóle jeszcze zima przyjdzie, to jeszcze jakieś inne pewnie buty będzie trzeba kupić, nie wiem, bo przecież nie wiem, czy w gumakach będą chodzić do szkoły, może, bo to takie gumaki pokazywałam Wam ostatnio, więc z torbami można iść, normalnie z torbami można iść i pracy co bardzo dużo. Szafę i te meble, które skręcam, to Wam pokażę kiedy indziej, innego nagrania, bo tutaj i tak już jest bardzo długo, bo ja tam widzę, że mam godzinę 17 i jeszcze dołożę ten kawałeczek filmu wstępu, więc będziecie mieli dużo do słuchania, dzisiaj się rozgadałam i to nieźle. I co chciałam powiedzieć jeszcze? Aha, że zostały mi tylko drzwi do szafy i jeszcze musimy zamówić dodatkowe takie te rurki do wieszania, bo to takie czyste moje lenistwo, wolę, żeby oni mieli na wieszakach, dlatego że oni wtedy mi nie przewracają w tej szafie, jak spodnie mają czy coś, to po prostu wyciąga sobie tylko te, które widzi, które chce, a reszta zostaje na wieszakach, a tak to po prostu, co to za bluzka, co tam, coś tam, wyciąga z pomiędzy i wtedy wszystko jest rozwalone, a ja stoję, prasuję. I co? I tym sposobem chcę, żeby było więcej takich części wiszących w szafie, żebym po prostu miała mniej pracy, bo jak wyprasuję i powieszę,
to już tak będzie wisiało, nie? Tak myślę sobie przynajmniej. Wiem, że to wszystko na wiesząco zajmuje więcej miejsca, ale tymczasem oni nie mają aż tak dużo tych rzeczy, że myślę, że spokojnie się tak na wisząco zmieszczą w tej szafie, że będą spodnie i bluzki, bluzy, kurtki, coś tam, że się zmieszczą. Oczywiście jakieś rzeczy, koszyk na jakieś bielizny, coś tam też jest i to już jest wszystko zamontowane. Drzwi nie są do szafy zamontowane, też przesuwane i do tych małych, niskich takich tam miejsc, gdzie oni będą siedzieć, to też tam jeszcze nie jest, drzwi nie są zamontowane, przepraszam. I trzeba będzie domówić właśnie takie blaty na wierzch, bo ja te szafy przerabiałam i tu właśnie będę mówić za chwilę o tym, jak ta szafa wyglądała, bo tak mi się wydaje, że o tym się zacznie, że ta szafa miała 2 metry 80 wysokości i ja to przerabiałam, także dobra, to już chyba dalej będę mówiła tam, co się nagrało, to już kończę. Kochani, jak ten film nie będzie miał do końca ładu i składu, to wybaczcie mi, bo po prostu nie wiem, co mówiłam wcześniej, co się nagrało, a co potem jeszcze jest tam nagrane. Nie jestem w stanie tego przesłuchać. Tak czy inaczej, byłam na lodowisku i tak jak podejrzewałam, że weekend, jak każdy weekend, jest bardzo u nas zajęty, bo to jest czas dla rodziny, my chodzimy wszędzie gdzieś razem, coś robimy, więc nie zdążyłam po prostu skręcić szaf, a szafy nie zając nie uciekną, więc stoją do dzisiaj. Może się wezmę. Wczoraj robiłam, tak jak mówię, mój pokój też jeszcze do końca nie jest zrobiony. Na korytarzu teraz zrobiło się trochę tak dziwnie. Gdzieś jeszcze muszę coś poustawiać, zobaczyć, jak to będzie, bo to biurko, nie wiem, czy tam będzie stało, gdzie teraz stoi, ale jak już wszystko zrobię, to Wam wszystko oczywiście pokażę. I co? I to tyle, kochani, bo jest godzina 15:05 u mnie już. Moje dzieci za niedługo będą wracać ze szkoły, więc ja muszę ogarnąć trochę tam w kuchni po lunchu, bo lunch zrobiłam i chciałam tu szybko wstawić filmik, ale się nie udało, więc tak, za chwilę będę mówić dalej o tej szafie i nie wiem, co ja tam będę jeszcze mówić, więc przymknijcie oko. Spadam, zapraszam Was na dalszą część filmu i to wszystko. Nie wiem, czy jutro będę nagrywać, czy nie. Ale będę chciała Wam nagrać właśnie teraz, jakoś ogarnę się i będę chciała Wam nagrać o tym moim mikserze. O wielu rzeczach mam zaległości, ale jakby co, to piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za komentarze. No i odpowiem na te komentarze, jak tylko będę mogła. Naprawdę, obiecuję. Buziaczki, na razie, pa. W ogóle szafa to była taka duża. Wielka, taka na 2,80 wysoka, ale górne części były rozkładane i ja sobie tak pomyślałam, że zamówię tą, bo ona była najtańsza i później z tej jakby szafy 2,40 szerokiej zrobiłam jakby meblościankę szerokości 3,60, a w pokoju jest 3,80, więc troszeczkę z jednej strony tam, gdzie gniazdko, i troszeczkę z drugiej strony, tak wyszło. I dwie szafki są, bo chłopacy nie chcieli mieć wyżej, bo jest szafa duża i duża szafa, to później Wam pokażę. I niżej, i oni chcieli mieć tam taką jakby sofę do siedzenia. Tam będę musiała jeszcze zamontować jakieś poduszki, coś do siedzenia, coś miękkiego, albo jakieś skóry może skórzane, takie w sensie takie owcze skóry, może im tam kupię, są w Ikei takie skóry, może takie skóry, żeby mieli na czym usiąść, żeby to było takie też coś, co się nie będzie ślizgało, a skóra taka chyba to nie będzie się ślizgała, nie? No i ważne, później Wam tam to wszystko pokażę. Tak czy inaczej, do czego zmierzałam? Aha, żeby musimy właśnie zamówić uchwyty, bo oczywiście już przy pierwszej szafie u Kubusia i u męża mojego żeśmy rozmawiali o tym, że nie mam uchwytów i nie ma uchwytów. Słuchajcie, jeśli zamawiacie szafę, tutaj przynajmniej, to nie ma uchwytów. Uchwyty, tak jak jest szafa pokazana na rysunku, na obrazku tam w Ikei, tak ona przychodzi i uchwytów nie ma. Jeśli jest pokazana z uchwytami, to są uchwyty. Jeśli nie ma uchwytów, to nie ma uchwytów. I u mojego męża szafa miała dwa uchwyty tam, gdzie lustro, a pozostałe dwie części były bez uchwytów i te uchwyty musieliśmy dokupić. Ale że ja doszłam do wniosku, że
Chyba wolę mieć szafę i u Kubusia też bez uchwytów, dlatego że jak będą chłopacy chodzić, oni biegają, żeby o te uchwyty się nie zahaczali i żeby też za te uchwyty jakby nie ciągnęli, to zapontowałam im taki ten naciskowy taki uchwyt, że się naciska i szafa odskakuje i wtedy się ręką otwiera, wiecie o co chodzi. I takie coś będę musiała zamówić teraz do chłopaków jeszcze, bo u góry szafa jest suwana, a u góry jest otwierana, więc u góry tam będę musiała mieć takie uchwyty i na dole dwie szafki. Są na te, na których oni będą siedzieć, też takie uchwyty. I co jeszcze? I u siebie, nie? I u mnie to teraz wygląda tak. Tam mam w ogóle właśnie te moje ciężarki do ćwiczeń. Codziennie rano właśnie chciałam powiedzieć, że przepraszam, 2 tygodnie robiliśmy, jadłam jabłko, dwa jabłka i mi się teraz odbija, przepraszam, ale robiliśmy tą, jak się nazywało, akcję mieszanki ziołowej robiliśmy, robimy cały czas na oczyszczanie, odrobaczanie i tak dalej, więc o tej mieszance może w jakimś tym, ale ta mieszanka na odrobaczanie i cały system odrobaczania był już, ja nagrywałam już taki film. I wiecie co, nie wiem, czy będę robić jeszcze raz. Jeśli ktoś by chciał, to mogę jeszcze raz to nagrać, aczkolwiek wydaje mi się bez sensu. Słuchajcie, jeśli nie zapomnę, to postaram się wrzucić link w opisie do filmu, w opisie pod filmem. Link do filmu, w którym było o tej mieszance na odrobaczanie. I tam było, ja tam już wszystko w opisie filmu napisałam dokładnie, jaka mieszanka, ile czego, w jakich ilościach, jak długo stosować. I to będzie, bo wiem, że jedna z Was mnie prosiła o filmik o odrobaczaniu, jak się odrobaczamy. I to jest taki właśnie przepis od dietetyczki. I ten przepis ma być powtarzany raz w roku. I to chyba właśnie tak fajnie na jesieni, bo po lecie to fajnie jest, jak się dzieci są dużo na dworzu, zwierzęta to tamto, wiecie co, nie? To właśnie takie odrobaczanie jest fajne właśnie na jesieni i oczyszczanie i my to robimy. Dalej, co chciałam powiedzieć, że dalej chciałam powiedzieć, że enterożel bierzemy do tej mieszanki ziołowej i ja tutaj sobie myślę, że ja na przykład kupiłam za mało tego enterożelu, jakoś źle wyliczyłam i teraz ja nie biorę enterożelu, tylko biorę glinkę zamiast, bo to jest mniej więcej takie same działanie, bo enterożel jest jakby ma za zadanie ściągać wszystkie nieczystości, patogeny do siebie, tak jak glinka. Glinka przyciąga do siebie i razem z każda każda cząsteczka glinki i każda cząsteczka enterożelu oklejana jest wszystkimi patogenami i wszystkimi rzeczami, które są niepotrzebne i jest razem wydalana, więc tak samo działa i glinka i tak samo działa enterożel, przy czym glinka jest naturalna, więc myślę, że jedno i drugie jest bardzo specyficzne do wypicia. Ja generalnie chyba wolę glinkę, bo glinka ma jakiś tam smaczek. Jak dla mnie jest całkiem nawet przyjemna. A enterożel jest taki może łatwiejszy do połknięcia, bo się bierze na łyżkę, popija się wodą i już, a glinkę trzeba rozpuścić w wodzie i wypić to razem. Dla mnie osobiście nie ma problemu. I teraz jesteśmy już na 3. tygodniu tej mieszanki ziołowej. Plus enterożel. I ten tydzień jeszcze mamy do końca enterożel, i kolejny tydzień jeszcze enterożel, i wtedy będziemy mieli koniec enterożelu, a mieszankę ziołową mamy do 23 grudnia, i wtedy dopiero zaczniemy mieszankę z ziemią okrzemkową. I to też będzie dalej. Ziemia okrzemkowa też podobnie działa jak glinka. Też wydala wszystko z nas, więc wszystko to, co będzie w jakimś tam stopniu tam w tej mieszance takiej oczyszczającej są na przykład pestki moreli, które działają jak trucizna na patogeny, to w tej samej mieszance będzie właśnie trucizna na patogeny i będzie ziemia okrzemkowa, która te patogeny od razu będzie ściągała i wydalała z nas.
Także fajna jest ta mieszanka, jest bardzo naturalna, bo to jest z naturalnych tych, nie trzeba brać żadnych rzeczy. A na odrobaczanie jeszcze Wam mówiłam, że właśnie, że dzieciaki małe nie chcą pić ziół i tyle tego enterożelu i w ogóle, czy tam glinki pić, to oni mają parafajt i to też będą mieli chyba do środy teraz tylko, więc mieli 3,5 tygodnia, bo zaczynaliśmy wszyscy razem. Tak, 3,5 tygodnia jak będą brać to. Ale nie o tym chciałam, bo chciałam powiedzieć Wam, że jak zaczęliśmy te zioła i zaczęliśmy ten enterożel, bo ten enterożel się podaje tuż przed snem, czyli co najmniej 2 godziny, co najmniej godzinę, 2 godziny po jedzeniu i gdzieś tak 1,5 godziny powinno być, godzinę, 1,5 godziny przed jedzeniem, więc ja budzę Kubusia o godzinie 6 rano, a mężowi ten enterożel podaję o 5:30 i tak wstawałam, no 5:40 gdzieś mu tak podaję, tak, i on wstaje gdzieś tam później właśnie gdzieś o 6:30 i je śniadanie. Jakby się ktoś pytał, dlaczego ja wstaję, czemu on nie może sobie sam zrobić, bo tak jest i już. Więc tutaj komentarzy, bo co niektórzy. Jest jedna taka pani, która robi komentarze takie szczegółowe, co mamusia usługuje innym. Tak, mamusia usługuje innym i nie ma z tym żadnego problemu. Mamusia po prostu jest mamusią. Dla męża też. Po prostu tak mam, słuchajcie. Ja wiem, że on by nie wstał, bo on jest nie jest aż tak bardzo zaangażowany w to, żeby być zdrowym. W sensie, dopóki nic go nie boli i dopóki nie odczuwa jakichś, wiecie, co bardzo wielkich oznak tego, że jest chory i że coś mu jest, to jakieś takie akcje oczyszczania uważa za niepotrzebne. I pewnie bardzo dużo takich osób jest i większość z Was, kobiet, wie, o czym mówię, bo faceci szczególnie chyba mają to po prostu gdzieś. Kobiety bardziej o siebie dbają, oczyszczają się, bo chcą być, nie wiem, młodsze, ładne, witalne, uśmiechnięte i w ogóle, a faceci mają to po prostu gdzieś, zazwyczaj. Więc u nas jest też tak, że ja wstaję rano i podaję wszystkim. Skoro już wstaję i tak, żeby Kubusiowi podać, to wstaję trochę wcześniej, żeby i mężowi podać. Więc wracam znowuż do punktu wyjścia. Wstawałam pierwsze 2 tygodnie o godzinie 5:25 tam gdzieś, nie? Tak, żeby tak mniej więcej na tą 5:30, tam 5:35 podać mężowi ten żel. I w międzyczasie też jeszcze czytam tam, bo ja sobie ogólnie czytam i zawsze i wszędzie było, nawet właśnie moja dietetyczka mówi, że trzeba rano wstawać, a wieczorem wcześniej chodzi spać. No i dzięki temu ja, słuchajcie, dzięki temu wstawaniu rano, tak zauważyłam, że faktycznie trochę więcej tego czasu jest dla siebie i jak ja już podałam im ten żel, zagotowałam zioła, to miałam trochę czasu i albo w tym czasie, słuchajcie, prasowanie robiłam, bo chciałam być cicho, tak, żeby nie wiem, nie chodzić, nie stukać w kuchni, to chciałam być cicho, więc robiłam sobie prasowanie, które odbywa się tu w moim pokoju i robiłam sobie, jak się mówi, ćwiczenia. Jogę sobie rano robiłam, joga na przebudzenie, na poranna joga, coś tam, wiecie, no taka joga, która by mnie tam, otwierałam sobie tu okno i sobie dotleniałam się i tak sobie myślę, no dobra, nie? I to mi się spodobało. Potem był tydzień wolnego, bo ten enterożel się bierze 2 tygodnie, jest tydzień wolnego i potem znowu 2 tygodnie. I przez te wstawania 2 tygodnie rano było tak sobie. Później był tydzień wolnego, spałam dłużej. No i powiem Wam co, no fajnie jest spać dłużej, bo się lubi spać dłużej, nie? Ale teraz znowu przyszedł ten enterożel od poniedziałku, dzisiaj jest wtorek, więc drugi raz. Wczoraj wstałam o godzinie 4:00, za 4:10, słuchajcie, wstałam, obudziłam się. Tak byłam chyba podekscytowana tym, że chcę wstać rano i że chcę poćwiczyć rano i że chcę nie zaspać. No i tak budzik miałam nastawiony tam na 5:00 z kawałkiem, nie? Ale obudziłam się za 4:10 i wstałam, poćwiczyłam sobie, zrobiłam sobie poranną medytację. I dzień upłynął mi całkiem fajnie, mówię. Wczoraj biegałam z tymi szafami i w ogóle miałam taką
Mimo to, że to był poniedziałek jest ciężki do działania, to u mnie poniedziałek był całkiem fajny. Właśnie umeblowałam sobie cały pokoik i właśnie tutaj sobie ćwiczę rano jogę, tak, na tym dywaniku. Mógłby być trochę dłuższy, ale nie jest. Nie mam dobrej maty do ćwiczeń jogi, aczkolwiek teraz właśnie wczoraj i dzisiaj ćwiczę jogę, nie jogę, jogę, tylko jogę kundalini? Kundalini chyba się nazywa, jakoś tak? To jest dla mnie nowość, bo tego nie ćwiczyłam i pomyślałam sobie, że spróbuję rano, zwłaszcza rano, nie robić jakichś dziwnych, wiecie co, ćwiczeń takich wysiłkowych, że tak powiem, bo rano taka trochę jednak zaspana jestem, więc pomyślałam sobie, że zrobię takie bardziej oddechowe ćwiczenia, które mnie pobudzą i otwieram sobie okno i sobie ćwiczę i całkiem powiem Wam, właśnie wczoraj się świetnie czułam. Dzisiaj rano byłam troszeczkę zaspana, może troszkę czuję oczy takie. Zobaczę, bo ja to testuję. Ja wszystko muszę przetestować. Jak to dzisiaj rozmawiałam właśnie też z dietetyczką. Więc dopóki człowiek czegoś nie spróbuje, to wydaje mu się, że ten stan, w którym jest, jest zupełnie naturalny i że nic nie trzeba zmienić i że nie może być inaczej, lepiej, bo przecież jest normalnie. Ja muszę spróbować, bo być może będzie mi lepiej po tej jodze porannej i po tym wstawaniu rano, słuchajcie, to jest ciekawe i zobaczę, jak długo wytrzymam. Znaczy, chciałabym chodzić wcześniej spać, bo powiem Wam szczerze, że wczoraj godzina 7 byłam gotowa już na wyciszanie się, tak? Czyli już mogłabym sobie zrobić tam sobie tylko posprzątać w kuchni, już sobie tylko powiedzmy o 8 zrobić sobie jakąś kąpiel i wieczorem, tak żebym o 9 już mogła spać, ale niestety mi się nie udało o 9, poszłam spać o, słuchajcie, 10 z kawałkiem, bo 10, gdzieś 10:05 kładłam się do łóżka i poleżałam sobie troszkę, pooddychałam sobie. I próbowałam się wyciszyć, i Kuba coś mówił, i wstałam. Coś mówił, i ja wstałam, bo ja myślałam, że on do mnie mówi. I poszłam do niego do pokoju, a się okazało, że on po prostu gadał przez sen, nie? I sobie myślę, no i fajnie, no i fajnie, no bo to dzięki temu trochę się rozbudziłam i poszłam spać. Pewnie może zasnęłam gdzieś w 10:30, także. Ale i tak się dzisiaj obudziłam, kochani, o 4:00. Budzik miałam nastawiony tak jak zawsze na 5:00. Tam 30 powiedzmy, bo myślę sobie, że jeśli się nie obudzę i będzie mi się dobrze spało, to po prostu wstanę wtedy, kiedy będę musiała na budzik, a jeśli wstanę wcześniej, to wstanę. No i wstałam, nie? Nie wstałam tak jak wczoraj przed 4:00, tylko wstałam chyba dzisiaj o 4:20 się obudziłam i troszkę sobie poleżałam i pomyślałam sobie, jak będzie mi się chciało mocno spać i zasnę, odjadę, w sensie takim, że będę nieprzytomna i odjadę, to odjadę i wstanę na budzik. Ale nie odjechałam i poleżałam sobie, pomyślałam sobie, że wstanę, że sobie poćwiczę, nie wiem, poprzeciągam się coś tam i że będę miała kolejny fajny dzień. No i wstałam chyba o 25 po i poćwiczyłam sobie, ugotowałam ziółka tak jak codziennie rano, wywietrzyłam dom, jak wszyscy jeszcze spali, także wpuściłam świeże powietrze. Poranne, takie zimne do domu i potem pozamykam, także jak oni wstają rano, to mają w miarę ciepłe to powietrze, ale już dom jest przewietrzony, tak żeby się obudzili. I co? No i właśnie wczoraj jeździłam z tymi wszystkimi szafkami i fajnie by mi się przydał tam jeszcze jakiś taki, jeszcze jedna taka jakaś komoda, ale taka wąska, tak żebym mogła drzwi otwierać, nie? No, taka wąska jakaś komoda, wyższa od tej. Taką bym coś chciała. Tam jakieś obrazki przyszły i półeczki. Tam na ścianie będzie, jak ja pokazuję, to tu, o tu. Na ścianie będą półki z książkami, tak myślę, bo troszeczkę tych książek mam po szufladach zawalone, a z kolei jakichś takich drobnych rzeczy gdzieś tam na wierzchu mam. W ogóle muszę jeszcze, bo ja to wszystko tak, wiecie co, poustawiałam i koniec, nie? A muszę zrobić jeszcze remament, po prostu sobie gdzieś tam w jednym miejscu dać skarpetki, bo część skarpetek mam w komodzie przy łóżku, część skarpetek mam
nie wiem, w jakiejś szufladzie, chyba w szafie. I wszystko mam takie, wiecie, co tylko wywaliłam. Tu stoi jeszcze cały czas wieszak na wierzchu taki. Tu mam trochę wolnego miejsca i nie wiem, czy przypadkiem nie zamówię sobie jakiegoś biurka jeszcze. Właśnie tak sobie myślałam, że mogłabym zamówić takie do tych wszystkich drewnianych rzeczy, jakie mam tu teraz, troszeczkę nowoczesnych, czyli takie biurko małe z szerszym bladem, bo ja teraz siedzę tutaj przy komodzie, takiej toaletce. I trochę mam za mało miejsca, bo jak jest toaletka, to gdzieś taki kawałek mam tylko blatu i nie ma miejsca do pisania, bo jest po prostu za małe, no bo to jest toaletka, i to jest lustro od tej toaletki, jakby, tak? I fajnie by było tutaj mieć takie biurko, które by było trochę szersze. I tutaj też nie mogę wjechać pod to, bo fotel się nie. Za wąsko jest i fotel nie wjeżdża, także nie mogę wygodnie usiąść do tego, żeby odpisywać na komentarze, bo jednak jak usiądę, to sporo tego pisania jest i jak mam wrócić, czy jak uczę się i piszę, to wygodne miejsce jest jednak potrzebne, tak? Bo tamto biurko, te wysokie, które miałam, to po prostu tak, bo było za wysokie. Aczkolwiek gdybym miała fajny fotel, to też może byłoby inaczej, bo bym wtedy wyżej usiadła i też może by było całkiem nieźle, ale tam też było wąsko i tam fotel taki jak ten się absolutnie by nie mieścił, więc w ogóle no jakoś niepomyślane, nie? A fotele są jakiejś tam szerokości, są węższe, ale na dole te nóżki mają, wszystkie fotele mają dość szeroko, przeważnie taki dość szeroki i wtedy też nie wiedzie się, nie? Także nie wiem, zobaczymy jeszcze. I myślałam właśnie o tym, żeby tu biurko jeszcze jakieś zamówić, takie nowoczesne, i tam taką komodę, taką samą jak biurko, żeby troszeczkę, przepraszam, takiej nowoczesności dodać, bo półki na ścianie na pewno będą też drewniane, bo takie akurat mam. I dlaczego mam takie stare meble? Pytanie. Wczoraj byłam na takich myślach, że tak powiem, dlaczego mam takie stare meble, stare szafy drewniane, komoda drewniana, komoda tu, znaczy toaletka drewniana, komoda drewniana, tam tutaj szafka nocna drewniana, lustro drewniane, wszystko drewniane, półki na ścianę przyjdą drewniane, tam półeczka malutka na ścianie drewniana. Aniołek, ten tutaj, to aniołek od Natalii. Dziękuję Ci, Natalio. Tak, jeszcze mam sporo rzeczy do przeczytania, jeszcze książkę mam do przeczytania, ale po prostu w tej chwili czytam inną tam koło łóżeczka i codziennie troszeczkę czytam, codziennie troszeczkę czytam i tak po troszeczku, tylko nie mam czasu na razie, żeby usiąść tak z 2 czy 3 godziny i sobie poczytać jakąś jedną książkę na raz albo chociaż pół. No, fajnie by było, ale dojdę do tego, słuchajcie, dojdę do tego. O, nawet patrzę, zegar drewniany mam też, także wszystko mam drewniane. I dlaczego mam drewniane? Dlaczego nie kupię sobie porządnej szafy? Bo jakbym na to miejsce tutaj postawiła taką nowoczesną szafę z Ikei, to zmieściłoby mi się 2 razy więcej rzeczy. I fajniejszy porządek by był, bo bym miała jakieś kosze wysuwane, bo bym miała jakieś półki, a tak to w tej szafie mam półki, ale mam takie sobie robione, sami sobie robiliśmy. Zamiast koszy mam skrzynki w środku na jakieś takie rzeczy, nie wiem, sportowe, takie śliskie, które się po prostu w żaden sposób nie da złożyć, to gdzieś tam mam w skrzynkach takie rzeczy. I dlaczego? No chyba dlatego, że lubię, nie? Dlatego, że nie śmierdzi. Jakbym kupiła sobie tu nową szafę, to znowuż ja bym musiała wdychać to wszystko. Znaczy się, ja i tak to wdycham, bo to jest w całym domu. Już tego nie czuć. Jak się wchodzi do domu z dworu na przykład, to nie czuć tych szaf, ale to jest w powietrzu, tego się nie da. Ja codziennie tam mam cały dzień otwarte okno. W nocy ktoś napisał, żebym dzieci wyrzuciła do innego pokoju i wietrzyła, i wietrzyła. To musiała, nie wiem, z 2 miesiące oni musieliby spać gdzie indziej, a ja nie mam gdzie. Tu u mnie, no nie ma gdzie tutaj dwójki, bo ich jest dwóch w tamtym pokoju, gdzie ta szafa nowa teraz, także no jakoś to musi tak przebyć i tak jak mówię, całymi dniami jest otwarte są okna, w nocy pootwierane drzwi, oni się tam nie zamykają, więc tak rozchodzi się to po całym domu.
I tak jest. Mam wrażenie, że chciałam powiedzieć o czymś innym, ale nie wiem. Zaczęłam mówić o to, że miałam dietetyczkę. Słuchajcie, nie wiem, jak wam przekazać badania. Mojego męża badań to nie wiem, czy ktokolwiek byłby ciekawy, czy nie, ale ogólnie tak powiem, że ma. U Kubusia wszystko jest dobrze. O, może zacznę od Kubusia, bo u niego jest wszystko dobrze, ale morfologia jest. Wiecie co, ja nie wiem, gdzie ja mam wyniki. Ja mam gdzieś te wyniki w tym. On miał morfologię i ta morfologia wyszła w granicy dobrej. Wszystko jest niby w normie. O, tak się mówi, w normie, ale przy wyższym jakimś. Właśnie teraz nie wiem, czy przy wyższym. Przy granicy wyższej czy przy niższej, tego nie wiem do końca, bo nie pamiętam. I ona właśnie mówiła, że chciałaby się nad tym zastanowić i podziałać jakoś tak na niego, żeby to wypośrodkować. O, może tak, żeby troszeczkę chciała to wypośrodkować. IEG całkowite też jest przy górnej granicy. Ale cały czas w normie, i ona mówi, że tu już jest jakby sygnał, żeby jednak to troszeczkę już zacząć działać nad tym, tak? Żeby to gdzieś tam było wypośrodkowane, i za jakiś czas zrobimy znowu badanie. I co było? Było tylko to, że ma witaminy D3 nie ma, i dzięki temu, że właśnie łamały mu się te kosteczki. Ścięgna słabe, bo skręcił nogę później, po tym teraz jak wróciliśmy z Polski, to skręcił nogę. I ona mówi, że to wynika na to, że zważywszy na bardziej szczegółowe badania męża, a ojca Kubusia, to ona ma podejrzenia co do tego, że on może mieć, nie ma celiaki, bo miał badanie, nie ma celiaki, ale może mieć właśnie jakby skłonność do tego, albo być blisko, żeby to coś takiego było. I na razie badania tego nie wykazują, ale ona mówi, że na tym trzeba mieć oko, więc generalnie suplementy jakieś tam, krzem, właśnie ten, o którym wam mówiłam, witamina D będzie cały czas brana i nie wiem, co jeszcze. I nie wiem, co jeszcze, bo wyniki w sensie, że tak powiem, przepis, jak się mówi. No, tak wyleciało mi słowo, że wszystkie te zlecenia, jakie będziemy mieli do wykonania, dostanę w przeciągu kilku dni, najpóźniej w piątek. Pani mówiła, że powinnam wszystko dostać, co kupić, gdzie kupić, jak dawkować i w ogóle wszystko będzie spisane. I kolejna wizyta, koniec grudnia, mamy się umówić na kolejne badanie. I teraz tu już mi się kończy miejsce, to ja zrobię przerwę i za chwilę wam powiem troszkę o tym, co u mojego męża i u mnie. Także na razie. Więc tak, zaczynamy od nowa. Zgrałam sobie tamto, zgrywa się. Powiem wam szczerze, że nagrywałam sobie nagranie z dietetyczką i na całe szczęście nagrało mi się to o mężu, co miałam, bo dla niego chciałam to nagrać, żeby on sobie mógł to przesłuchać i żeby, wiecie co, bo to, co ja mówię, to jedna rzecz, a to, co usłyszy, co mówiła dietetyczka, to druga rzecz, a chcę, żeby sobie wziął do serca to, co jest. Więc tak, co mieliśmy badane? Może ja też powinnam wam powiedzieć, co mieliśmy badane, ale ja badanie, zaraz zobaczę, czy ja mam tutaj moje skierowanie na badanie, powinnam mieć, bo my mamy bardzo. Czekajcie, chcę, bo. O, ale co, już moje dzieci idą? O, no dobra, to nagram później. Jestem, kochani, normalnie moje dzieci dzisiaj jak nigdy były tak długo w domu, bo robiłam wykład. O, deszcz pada. O, a mój Jasiulek poszedł nie w deszczówce. No dobra, miejmy nadzieję, że nie zmoknie. Teraz dopiero widzę, że deszcz pada. No ale dobra. Robiłam wykład na temat, słuchajcie, robaczków, bo zaczęłam im opowiadać o tym, że dietetyczka była, w sensie, że się widziałam się z dietetyczką i opowiadałam im o wynikach, bo oni zaglądali do wyników, jakie tam miał tata. I a propos właśnie wyników, to tata miał jako jedyny z nas trzech te Immu Pro. Na 270
produktów. I muszę Wam powiedzieć, że chyba tak nie mam teraz tego przed sobą, ale myślę, że gdzieś z 1/3 tych produktów wyszła na czerwono, czyli że nie może jeść, 1/3 gdzieś produktów na pomarańczowo, czyli że raczej nie powinien jeść, no i z 1/3 wyszła na zielono, czyli że może jeść. I powiem Wam, że ja to mam gdzieś otwarte. Powygaszało mi się wszystko tutaj w komputerze, bo chłopaki zaczęli. Oni często się pytają, bo ja tak obrazowo im opowiadam o tym wszystkim. Opowiadałam im. Dzisiaj był wykład, słuchajcie, przy lunchu o ćwiczeniach, o medytacji, o połączeniu z Bogiem, jak to jest, bo oni mnie często. Często mnie pytają o takie rzeczy. Opowiadałam im o tym, że są takie przypadki, że na przykład czytałam ostatnio o takim przypadku, że pan był tak połamany, gdzieś pojechał na wakacje i wrócił z tych, nie wrócił z tych wakacji, tylko tam miał wypadek i tak był połamany, że nie można go było przewieźć ani samolotem, niczym gdzieś tutaj do Europy, bo był gdzieś na jakiejś wyspie. I nawet chcieli go tutaj do Szwajcarii, załatwiali mu szpitale i się po prostu dowiadywali się, czy można go przewieźć i no, po prostu nie można było tego gościa przewieźć i zabrali go gdzieś do jakiegoś szałasu, do jakiegoś szamana, który po prostu energią od Boga, od wszechświata, z kosmosu. Nie wiem, tego ja nie wiem. Ja wierzę w to, że od Boga. Że taka energia, słuchajcie, że ten gościu go poskładał bez operacji i ten pan, który tą właśnie operację jakby potrzebował i miał, nie miał, potrzebował, żyje do dzisiaj bez ingerencji skalpela, poskładane wszystkie kości, i on żyje, i on nie wrócił do Europy. On został tam na tej wyspie i żyje tam do dzisiaj z żoną i powiedział, że po prostu to, co się wydarzyło w jego życiu, nie pozwala mu wrócić do takiego normalnego świata. I zaczęłam im tam opowiadać, bo Kubuś zaczął o fluorze, bo dzisiaj mieli fluoryzację i pani mu dała jakąś kartkę, że fluoryzacja jest potrzebna, że coś tam, coś tam, coś tam. Kubuś oczywiście chyba się trochę tam wymądrzał, że jednak fluor jest rakotwórczy i tak dalej. Zaczęłam im opowiadać, że w małych ilościach ten fluor wszędzie jest, ale są takie miejsca na ziemi, na przykład chyba na Mazurach. Jejku, nie wiem teraz, bo jak byłam u dentysty, to on właśnie mi mówił, że jest taki obszar w Polsce, Mazury, Mazowsze. Coś na M, ale nie pamiętam, jak to ja, nie? Nieistotne. Są miejsca takie, gdzie tego fluoru jakby ogólnie w glebie, w wodzie jest tak dużo, że występuje fluoryzacja, nie wiem jak się nazywa, no ale po prostu, że ludzie mają za dużo fluoru w sobie, tak? I wtedy po prostu są jakieś tam choroby z tym związane. Dlatego ja im tłumaczę, że małe ilości człowiek jest w stanie znieść, ale nie potrzeba sobie dokładać tego w paście, czy w jakimś płynie do płukania ust, czy jeszcze w jakichś innych rzeczach. Także jak się raz umyje, to człowiek nie umrze. Jak raz zrobił sobie tą fluoryzację, mówiłam mu, że nie musiał słuchać pani, bo oczywiście pani mówiła, że żeby 2 godziny chyba, żeby nie pić, nie płukać ust i tak dalej. I ja mówię, tłumaczyłam im tam, że nie musisz przekonywać pani o swoich racjach, bo pewnie z nią nie wygrasz, bo ona wie swoje, ale jeśli już zrobiłeś to coś, to mówię, mogłeś iść po prostu po cichutku, tak żeby nikt cię nie widział, nie słyszał, do łazienki i wypłukać sobie te usta, nie? Bo on mówi, że czuje taki coś tam, nie? Także i od tego się zaczęło. I zaczęłam robić potem wykład. Oni się znowu pytali o jakieś inne rzeczy, o jakieś inne rzeczy, i skończyliśmy na kandydzie, bo mój mąż ma przerost kandydy. I oni się pytali, jak to się dzieje, więc ja zaczęłam im tłumaczyć na okruszkach, bo dzisiaj były
placuszki i tam jakieś okruszki leżały, coś tam i tymi okruszkami zaczęliśmy się bawić i pokazywać i pierwszy poszedł Maciej, czyli najmniej zainteresowany, bo on musi grać w piłkę, on jest po prostu piłkarz urodzony, słuchajcie, on musi iść wygrać się w piłkę, to jedna rzecz, drugi poszedł Kubuś, ale krótko przed Jasiem, a Jaś na maksa został najdłużej, mówi, tak lubię jak opowiadasz, nie, no to ja opowiadałam, ja to ja, jak znajdę słuchacza, to nadaję, nie, więc nadawałam, no i no i skończyło się na tym, że późno poszli do szkoły, bo normalnie do tej szkoły chodzą dużo wcześniej. Aczkolwiek dzisiaj deszcz pada, to dobrze, że poszli później, bo Maciej poszedł trochę wcześniej, ale miał kurtkę, więc może nie zmoknie, a Jasiek miał tylko taką bluzę, to pewnie może zmoknie, bo teraz patrzę, że coraz bardziej pada. Ale dobra, przed przerwą mówiłam o tym, o badaniach, słuchajcie, o badaniach mojego męża. Aha, i chciałam Wam pokazać, jak te badania wyglądają. Arek, wyniki badań. Nie, czekajcie, to nie tu było, tu miałam. I tu mam otwarte, na przykład, oczywiście różne rzeczy, nie? On ma przerost kandydy. Jakiś dwóch rodzajów kandydy ma przerost. I ma też jakieś bifidobakterium SPP za mało. Faecalibacterium prausnicki. Masakra. Też ma za mało. I ogólnie łączna ilość bakterii za mało. Ale nie wiem, chyba to właśnie chodziło o tę mikroflora beztlenowa, o, że za mało ma tych. I tutaj była mikroflora tlenowa, to ma za dużo, dużo za dużo Escherichia coli, czy jak się czyta? Escherichia? Wiecie, o co chodzi? Kto wie, to wie, kto nie wie, to nie wie, ale Biowarę, bo tu są różne. Do tej Biowarę ma za dużo, bo ma trzy skrzałki do góry. Jest albo taki ten ptaszek, że jest ok, albo jest jedna strzałka do góry, albo dwie strzałki do góry, albo trzy strzałki do góry, więc on ma tutaj trzy strzałki do góry i Hafnia alvei ma jedną strzałkę do góry. Także Steroides SPP i Bifidobacterium SPP to są te beztlenowe, to ma za mało. No i tak jak tam Wam mówiłam, nie będę czytać, bo to nie wiem, podejrzewam, że niewiele osób się aż tak szczegółowo zna na tych wszystkich nazwach, a poza tym może niedokładnie czytam. Tak czy inaczej, to tutaj są nieścisłości i u mnie też są, żeby nie było, że nie, bo u mnie tu jest. To nie to. Tu jest Arkadiusz. Mój mąż Arkadiusz. Aha, tutaj. On, jak się mówi? Dietetyczka mówiła, że jak tylko zobaczyła poziom zunoliny podwyższony chyba dwukrotnie, to mówiła, że już wiedziała, bo ja dopiero dzisiaj jej przesłałam te wszystkie. Resztę tych wyników, te IMU Pro, czyli te, ona mówi, że ona już wiedziała, że tego będzie bardzo dużo, że bardzo duże nietolerancje będą, bo Zunolina na to wskazywała, więc takie różne badania mieliśmy i właśnie pan Arkadiusz miał IgE całkowite, morfologia pełna, mocz, cholesterol, HDL, LDL, trójglicerydy, homocysteinę, kwas foliowy B12, oczywiście D3. Co mieliśmy jeszcze zlecone? Słuchajcie, kał na resztki pokarmowe i Kyber Compact Pro i Immu Pro Complete, to jest właśnie chyba to, ale tam były jeszcze właśnie, no to co Wam przeczytałam, ta cała flora bakteryjna i to, co teraz zaraz będziemy omawiać. Analiza pierwiastkowa włosa była robiona, profil cytokin stanu zapalnego, cokolwiek to nie znaczy, ja się na tym nie znam, celiakia, poliformoza,
polimorfizm genu MTHFR. I nie wiem, co jeszcze. To chyba było wszystko, co było zlecone. To robiliśmy. Wyników nie będę Wam czytać, bo to nie o to chodzi. Ogólnie Pani powiedziała, że długa droga przed nami przy leczeniu. Przy czym, tak jak mówię, mój mąż jest jakby okazem zdrowia. Patrzysz na niego i myślisz sobie: nie za gruby, nie za chudy, taki w sam raz, dość silny, siedzi, pracuje, no trochę może zmęczony, no ale pracuje przy komputerze, coś tam, tak. Mnie dało do myślenia to, że miał właśnie te krostki i że jest taki, jak dla mnie, taki trochę ospały, taki ciężki. Ja zawsze miałam wrażenie, patrzyłam na niego, bo ja trochę inaczej na ludzi patrzę. Jak patrzę na ludzi, myślę sobie: czego ci może brakować, nie? Ale u mojego męża ciężko było, bo się na moim garku polepszyło mu się, i to dużo, bo miał tych krost, miał dużo, dużo więcej, więc troszkę się coś zmieniło, ale generalnie cały czas czułam, że coś go tak trzyma, tak jakby miał jakiś ciężar, jakiś ołów w sobie, że jest w nim coś. Ja to po prostu czułam sobą, całą sobą, sercem, oczami, mózgiem, wszystkim, tak? Czułam, że coś go trzyma, coś go trzyma, że on jest w nim coś takiego jeszcze, co ja chciałam w nim odkryć od zawsze. I teraz się okazuje, że tak. On nie chciał iść na te badania, bo on stwierdził, że na przykład robili takie badania w pracy. No to on, nie wiem, czy to już mówiłam, czy nie, ale on na przykład na wiek, no to w Anglii jeszcze robili takie badania tam w pracy, że na wiek, jak on miał około 40, to mu wyszło, że ma chyba 23 czy 28 wiek biologiczny organizmu, więc on całkiem zadowolony, że on jest spoko, nie? Jak trzeba, to pobiega, i to powiem Wam, że on na przykład pójdzie biegać, to on dłużej pobiega niż ja. No ja akurat w bieganiu nie jestem najlepsza, on ćwiczyć nie lubi, bo się męczy przy jakichś takich. Oczywiście tam pompek zrobi sporo, tak, o nie, z marszu, ale to tak faceci chyba mają. Ja z pompkami jestem cienka, nie, ale przysiady czy coś, to ja byłam zawsze lepsza w takie wytrzymałościowe. Ale w bieganiu nie, w bieganiu on zawsze był lepszy i tak potrafi od tak sobie iść i pewnie z 3 kilometry tak by sobie przebiegł, nie? Nie biegając właściwie w ogóle. I fajnie, ale widzę, że się tak na przykład, nie wiem, tak, no tak gdzieś coś do mnie mówiło, że gdzieś jest w nim coś jeszcze, co trzeba wydobyć z niego. No i dobra, i on mówi, że on nie potrzebuje się badać, bo on jest zdrowy, on dobrze się czuje, jest okej. Ale właśnie od jakiegoś czasu pojawiły się bąki, coś tam, i ja generalnie to ja a propos, jak zaczęłam czytać i uczyć się o tych nietolerancjach, to wywnioskowałam, że mnóstwo ludzi ma nietolerancję i że od tego się zaczyna, czego człowiek absolutnie nie widzi, bo ja na pewno to nietolerancji nie miałam wtedy, kiedy mi wyszły krosty, tylko miałam je dużo, dużo wcześniej. A krosty to już była oznaka tego, że moja wątroba już nie dawała rady i to wszystko wyłaziło. Więc jak ja poznałam męża i on całe życie miał te krosty, no to dało mi do myślenia wtedy, jak ja sobie o tym poczytałam, że on całe życie z tą wątrobą coś musiał mieć nie tak, tak? No i generalnie tutaj wyszło, że jelita są do dupy, tak? W sensie, że zaczyna się, że jest bardzo blisko celiaki, bo coś tam, te wszystkie wyniki tam wskazują na to. No i słuchajcie, no i te ImmuPro wyszło, słuchajcie, że na przykład, oczywiście nie może bób, tak? Bób, to ma na czerwono, bób, brokuły, nie może brokuły, grochy, czyli te wszystkie takie fasolowe, nie? Szparagów nie może, glutenu nie może, gdzie jak robiliśmy tym detektywem to badanie w domu, to tam było, że nie ma na gluten i jadł cały czas żyto i jadł grykę, nie? A tutaj ma, że nie może glutenu, nie może jęczmienia, kamuta, owsa, pszenicy, orkiszu, żyta, nie może gryki, kukurydzy, ale może na przykład, nie może, na przykład ma, to jest takie bardzo na czerwono, czyli znacznie podwyższony poziom przeciwciał chyba wtedy, tak? Nie może ananasa, banana, nie może, słuchajcie, drożdży, jeszcze czegoś fajnego, anyżu,
Ja nie wiem, czemu wyszło mu na Anyż, bo my Anyżu nie jemy. Może gdzieś w czymś był, co zjadł go w gotowcu jakimś. Imbiru nie może, kuminu nie może, wanilii nie może, słuchajcie. I uwaga, pstrąga nie może, nerkowców nie może, orzechów laskowych, orzechów makadamia, białko jaja kurzego, jajo przepiórcze nie może. Żółtko jaja kurzego nie może. Słuchajcie, guma guar, czyli kukurydza to jest chyba, nie? Bo to jest z kukurydzy, on kukurydzy nie może. Oczywiście nie może. Kefiru, mleko kozie, ser kozi, mleko krowie gotowane, mleko owcze, ser owczy nie może, a jadał. Może nie owcze, ale kozie jadał. Produkty na bazie kwaśnego mleka też nie może. Ser krowi podpłuszczkowy nie może, ser ricotta nie może. I słuchajcie, nie wiem czemu przeoczyłam, ale wydawało mi się, że jabłek też nie może. Czy czytałam jabłko? Przeoczyłam chyba, bo chciałam wam dojść do tego, dlatego tak czytam jedno po drugim. Jeżyna jabłko. Aha, na jabłko ma podwyższony poziom, bo jest jeszcze cała grupa takich produktów, które ma podwyższony poziom tych przeciwciał i tych jest też bardzo dużo. Na przykład limonki nie może, słuchajcie, maliny nie może, mandarynki, melon miodowy, morela, nektarynka, różne takie rzeczy. Między innymi jest właśnie też arbuz, chrzan. Jałowiec, nie wiem skąd takie rzeczy, majeranek, papryka przyprawna, pieprz, oregano nie może, o, a oregano mamusia używa bardzo często. Pieprzu czarnego nie może, on pieprzu czarnego bardzo dużo używa. Rzeżuchy, szałwii, no dużo, dużo takich różnych rzeczy, których to winogrona nie może na przykład, a ja całe lato. I to właśnie widzicie, nie wiem, bo to każdy powinien chyba sobie coś takiego zrobić, bo to dziwne, nie? Dziwne. Krewetek nie może, a on owoców morza w ogóle nie jada. I skąd ma przeciwciała? Nie wiem. Bo jak się nie je, to nie powinno być przeciwciał, że niby, nie? Ośmiornica, no takich rzeczy to on w ogóle nie jada. I nigdy nie jadał. Kakaowiec, kokos nie może. Czyli ma ten średni poziom podwyższonych przeciwciał. Nasiona słonecznika, migdałów nie może, ale mak może. Orzechy brazylijskie, orzechy włoskie, o, a codziennie je rano, nie? Pestki dyni, pistacje sezam, siemię lniane, o, na siemię lniane ma też. A chia? Nie było chia pewnie. Może było, może nie było, nie wiem jak to jest. Nasiona i orzechy, na chia nie było tego badania. No właśnie. Kawy, herbaty, herbata rooibos nie może. Mięta pieprzowa, pokrzywa, rumianek. A pokrzywę ma teraz w tym, nie? Widzicie, jakie to jest normalnie. Pokrzywę ma teraz w tym ziołach, w mieszance ziół. Syrop z agawy, miód mieszany, miód mieszany. Ale może cukier trzcinowy i syrop klonowy z takich z cukrem. A miodek on lubi i to bardzo. No, widzicie? Ale jazda, co? Ale jazda. Sera halloumi nie może. Roszponki nie może. Cykorii nie może. A cykoria będzie znowu proszek cykorii w tej mieszance kolejnej. Co będzie z tym? Słuchajcie, bardzo dużo tych rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. Symbioza. Nie, nie mówi się. Symbioza to jest równowaga, a nierównowaga. Nierównowaga w układzie pokarmowym, w mikroflorze jelitowej. Także dużo tych rzeczy tam mamy do naprawienia. U mnie do naprawienia jest. Na pewno mam za mało jodu, chyba. Powiem wam szczerze, że właśnie mówiłam wam w tamtej części chyba, bo to takie nagrywanie z przerwami, to nie wiem, co powiedziałam, nie? Ale dobra, bo już wy jesteście przyzwyczajeni do tego, co ja gadam. Chodziło mi o to, że właśnie jak w piątek przysłała mi
z recepcji Justyna, tam recepcjonistka z IVN-u przysłała mi wiadomość, że mam przesłać badania, to ja zaczęłam te badania organizować, czyli sprawdzać, które są, a które nie ma. I się okazało, że na przykład te badania na ImmuPro w ogóle tam ich nie było. Ja myślałam, że je po prostu wezmę online i prześlę do dietetyczki. Okazało się, że nie może tak być, bo nie ma tych badań tam i musiałam do tego, tam, do tej diagnostyki pisać maila. Czy tam pisaliśmy do mamy mojego męża, bo ona tam zaraz blisko mieszka, więc ona tam poszła po wyniki, część dostała, część po prostu powiedziała, że jeśli mogą, to żeby przesłali mailem i dopiero wtedy oni gdzieś tam do jakichś tam miejsc, gdzie te wyniki są, im poprzesyłali i oni nam przysłali mailem, a że zanim ja to wszystko zorganizowałam, to było już wieczór, więc tam ta recepcja, rejestracja czy recepcja w IVN-ie była nieczynna, a musiałam to zrobić w piątek, bo w poniedziałek było nieczynne, a dzisiaj rano miałam badanie, w sensie spotkanie z dietetyczką, z Kamilką i dzisiaj jej na bieżąco na wizycie jej przesyłałam resztę danych i ona nie miała wszystkich moich danych, więc nie zobaczyła, ale mówiła, że ona posiedzi przy tym, zobaczy wszystkie wyniki badań, jakie są dokładnie, i wtedy, tak jak mówiłam Wam, do piątku najpóźniej prześle nam po kolei, co dla kogo, jakie suplementy, ewentualnie coś tam, i wtedy się zorientuję, co do czego. Powiem Wam, że dostałam fajny przepis na. Fajny przepis dostałam na, już Wam mówię, jak to się nazywa. Nazywa się to. Tu gdzieś miałam, albo nie tu, może tu miałam. Tu. I to są. Doktor Podbielewski się nazywa. I. To są mikroelementy TP1 i TP2. I tu ja mam opis cały, co to takiego jest. I to jest coś fajnego, bo to są. To jest coś takiego jak takie ulepszanie wody, czyli jakby to jest jakiś tam proszek, który dodaje się do wody, żeby ona miała tyle mikroelementów, ile potrzeba. Czyli taka jak kiedyś była woda, taka zdrowa woda właśnie z mikroelementami. I to jest podobno właściwie bezsmakowe, lekko barwi wodę, ale jest bezsmakowe i ma bardzo dużo różnych mikroelementów, różnych pierwiastków, różnych. Także pije się najpierw i ja to wszystko jakby to jest dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Ja podejrzewam, że my wszyscy będziemy to pić i tu jest rozpiska, dzieci od 1 do 3 lat mogą pić i tak dalej, jak i dorośli. I to jest bardzo teges, bo to można stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia. Preparaty mogą być przyjmowane. Aha, nie, dobra. Preparaty mogą być przyjmowane przez kobiety w ciąży i okresie karmienia dopiero po konsultacji z lekarzem prowadzącym. Czy można przyjmować preparaty? No, dużo tu jest taki opis. Wiecie co, jest duży opis. Ja może wrzucę Wam linka do tego w opisie pod filmem, więc jak ktoś będzie chciał sobie poczytać, to myślę, że warto. I takie coś dostaliśmy i to się nazywa. Właśnie nie wiem, jak to się nazywa, słuchajcie. Tak to się nazywa. Preparat doktora Podbielskiego. Mikroelementy typ 2, Podbielski, dobrze czytam. Także tak. I co? Trochę jestem zakręcona już teraz, bo nie wiem, co Wam mówiłam w części pierwszej, teraz nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Mam nadzieję, że nie będę się powtarzać i już kończę. Skupię się na temat jeszcze. Link do mieszanki dam Wam w opisie pod filmem. I link do tego Podbielskiego też Wam dam w opisie pod filmem, to sobie poczytacie, co to takiego. Aha, bo ja tu miałam
link do poczytania i link do sklepu, gdzie to kupić. O, to mogę Wam obydwa te linki może zapodać. Jakby ktoś chciał, to ja oczywiście nic z tego nie mam, ale myślę, że fajna rzecz w takim, bo wiadoma rzecz jest, że wszystkie choroby zaczynają się jakby od braku mikroelementów i witamin. I myślę, że bardzo ważnym jest, żeby to wszystko sobie dostarczać. I to jest rzecz naturalna, i myślę, że fajnie jest, było, że fajnie by było to. I to nie jest drogie. Ona mówiła, że chyba 20 i coś złotych, więc na ileś tam. I to się rozrabia z wodą. To się rozrabia z wodą, i jakąś łyżkę tego bierze się na jeszcze do litra, czy do ileś tam wody, i to dopiero się pije, także dostarcza tego na bardzo długo i myślę, że fajna rzecz, myślę, że fajna rzecz, także to Wam dam te linki. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Myślę, że może nie dzisiaj, bo będę chciała te szafy poskładać, więc nie dzisiaj. Ale myślę, że jak skończę, to usiądę i odpiszę na te komentarze. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Asia nie dostała przesyłki ode mnie. Asiu, kochana, nie wiem dlaczego nie dostałaś przesyłki, bo wszystkim wysłałam w jeden dzień jedną pocztą. Mam nadzieję, że ktoś tego nie odpakował i nie zabrał sobie, bo też takie rzeczy mogą się zdarzać, bo ja wysłałam nie poleconym, tylko zwykłą przesyłką. Więc jeśli się zdarzy, że nie dostaniesz ode mnie nic, no to pewnie będę musiała wysłać jeszcze jedną paczkę, nie? Zorganizuję wtedy coś dla ciebie specjalnie, kochana. Tylko właśnie ja nie pamiętam, bo to chyba było, że miało być do jakiegoś sąsiada, chyba co? Dla ciebie to było tak, że miało iść do jakiegoś sąsiada gdzieś, ktoś? Coś? I ty później miałaś to odebrać, chyba, nie? Także nie wiem, zobaczymy. Jakby co, to będziemy w kontakcie. Mam nadzieję, że. No, nie chciałabym wyjść na taką, co to w ogóle wysłała i nie doszło, nie? Dobra. Tak. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba już wszystko, bo już gdzieś myślami odjeżdżam, słuchajcie, bo i obiad trzeba zrobić już za 22 i chciałabym trochę tam zrobić. Po pierwsze, chciałabym wrzucić Wam ten filmik zaraz. Może się uda, może się nie uda, bo ja go wrzucę, zanim on się zgra, potem zanim się przegra, zanim coś tam, wiecie jak jest. Tak czy inaczej, cieszę się bardzo, że mam tą dietetyczkę z głowy i że jakby obiecała mi, że jak wyprowadzimy mojego męża, ten poziom zunoliny, że ta zunolina to jest coś takiego, co bardzo zatruwa, obciąża organizm bardzo. Że jeśli z tą zunoliną dojdziemy do ładu na jakiś tam odpowiedni poziom, to że mój mąż poczuje się dużo, dużo lepiej. Będę Wam zdawać relacje. Ja mam wrażenie, że po tych ziołach, które pijemy, to wszyscy jesteśmy spokojniejsi tacy. Takie mam wrażenie, że jakoś tak ostatnio jakoś tak z mężem mi się fajniej gada, nie wiem. Tak jakoś mam takie wrażenie, ale może jakieś takie, może chcę tak myśleć, że nie, żeby mi się źle wcześniej gadało, ale jakoś tak ostatnio, tak, jakoś tak wydaje mi się, że jakoś tak fajnie jest. Także tak. Może to ziółka, może ziółka, kto wie. W sensie takim, że jakiś taki może mniej zestresowany jest. O, to chyba chciałam zauważyć, bo jakoś po sobie chyba nie widzę zmiany, bo ja tam zawsze jestem fajna, nie? Ale chodzi mi o to, że może te zioła jakoś tak bardziej go uspokajają, bo on zawsze z pracy taki zestresowany wracał, taki spięty, tak widać było w nim. A teraz wydaje mi się, że jest właśnie taki spokojniejszy, taki bardziej. No, tak, to chyba to tak zauważyłam, więc te zioła gdzieś tam są. O tych ziółkach być może coś nagram, bo fajnie by było. Wiadomo, każdy z Was może sobie poczytać, jak pójdziecie do tamtego filmu i zobaczycie, jakie te zioła są i na co te zioła działają, to sami dojdziecie do wniosku, na co mogą Wam pomóc, bo to nie jest tylko układ pokarmowy, jakieś tam oczyszczanie, bo to też ma związek właśnie na wyciszenie, uspokojenie i tak dalej. To wszystko i może warto by było nagrać taki filmik, w którym właśnie, nawet gdybym przeczytała właściwości takiej mieszanki, to też pewnie fajnie by było, bo jakby ktoś sobie prasował czy coś tam, to
Może niektórym by się taka wiadomość przydała, niektórym by się przypomniało, że może warto się takich ziółek napić. Myślę, że ziółka są fajne. Wiadomo, to nie jest tabletka, nie jest to coś, co nam pomaga o tak, ale codziennie pite przez jakiś czas. Te zioła akurat mamy pić 60 dni, potem pewnie można zrobić przerwę i pić znowu, ale ja myślę, że jakieś tam ziółka kolejne będziemy mieć od dietetyczki w związku z tym, co tam z tymi brakami, które mamy. No i co? I to tyle, nie? Myślę, że to tyle. Tak, myślę, że to tyle. Idę coś porobić. Coś zjeść, bo zrobiłam im placuszki, ja sama nie jadłam jeszcze, nie? A jest 13:45, więc idę zjem jakieś mango. No, o tym jedzeniu już Wam mówiłam, nie? Dietetyczka moja, a no właśnie, powiem Wam jeszcze, bo ona mówi, a co tam, bo z siku, moje siku, że jeszcze Wam powiem, że moje siku, że z tych badań tam wynika, że może odwodniona jestem. Ja mówię, że tak, po pierwsze, jak byliśmy w Polsce, ja w ogóle nie jestem za bardzo za piciem, ale jak my byliśmy tam w Polsce, to tak, ja mówiłam Wam, wstawałam rano, piłam swoją wodę z cytryną i jechaliśmy. Jechaliśmy robić jakieś badania, jechaliśmy robić jakieś u tego dentysty mnóstwo, a to lataliśmy po mieście, robiliśmy zakupy, a to lataliśmy po mieście, zakupy, dentysta, badania, nie? I tak żeśmy jeździli, a to trzeba było być na czczo, tak? Można było pić wodę, no ale dobra, nie? I gdzieś tam ja mówiłam Wam, że ja schudłam, czułam się taka chudsza i być może odwodniona się czułam, dlatego czułam się taka chudsza. I muszę powiedzieć, że być może to miało wpływ, to moje zabieganie, to moje, sami widzicie, jak ja coś gadam, a tam jak byłam w Polsce, to ja non-stop nadawałam, tak? Bo tu, a tu mama, to coś tam, coś tam. I to picie być może nie było najlepsze w tym czasie i być może to było przyczyną, bo ona mówiła właśnie, że pH jest nie takie, jak powinno być. A ja mówię, no bo jak nie jem zakwaszających rzeczy, to pH mam neutralny, nie? Więc neutralne się mówi, mam zasadowe pH, mam pH, no bo jestem wegetarianką, tak? Dobra, czyli, aha, pół godziny było, przerwał się film, ale nie szkodzi. No i co jeszcze? I właśnie ona mówiła, że no, że ciężar moczu, że tym moczem się zajmie, że może jakieś mam zapalenie, może coś, nie wiem. A propos tego też biorę sobie teraz perły księżniczki. Nie wiem, czy ktoś z Was brał perły księżniczki, czy nie. Ale o tym też może jakiś osobny filmik nagram i tam Wam wtedy poczytam, co to fajnego jest. Ogólnie nie wiem. To wszystko takie profilaktyczne, bo tak jak ona mówiła w tym moim badaniu, generalnie jest ok, ale właśnie chyba tam nie dokończyłam, co mówiłam, że wyniki przesłałam dopiero dzisiaj i ja z tego, co zauważyłam, to, że mam za mało jodu, ale ona tych wyników jeszcze nie widziała, więc dzisiaj mi nic nie powiedziała, dopiero pewnie mailem mi to wszystko przyśle, co mam brać, ile czego, więc to jeszcze będę jakby w kontakcie z nią i konsultacje jakieś będziemy robić. Na Skype'ie, bo przeważnie jak mam jeszcze jakieś pytania, to na Skype'ie się dowiaduję, więc nie wszystkie badania miała przed sobą, bo tak jak mówię, dopiero udało mi się to wszystko dzisiaj jej dosłać i ona nie mogła tego otworzyć, bo to przez recepcję właśnie szło, więc ja do recepcji, recepcja dopiero i ona mówiła, że nie dostała tego, jeszcze nie widzi, ale później to wszystko sobie zobaczy i no, i będzie wiadomo, i wtedy mi da odpowiedź. Także mówiła, że u mnie ogólnie jest ok, tylko tym moczem mówiła, że trzeba by się zająć. Ale mocz, powiem Wam, ja zawsze Wam mówiłam, że coś z moimi nerkami, że te nerki mi kuły coś tam i tam może coś siedzieć. Tam może coś siedzieć. To nie musi być tak, że jest wszystko ok i że ja tylko mało piłam, bo tam może coś być. Właśnie, tam może coś być. Także ja będę musiała się nad tym skupić. Będę musiała, bo ja teraz na tą wizytę nie robiłam dzienniczka jedzeniowego, a przed świętami gdzieś tam w grudniu mamy się jeszcze spotkać, to będę musiała zrobić dzienniczek jedzeniowy, co mój mąż je.
bo to będzie takie teraz zupełnie inne jedzenie, nie? Nie będzie mógł jeść tej swojej owsianki, żadnego chleba, żadnego pieczywa. Tutaj widziałam, że dostałam przepis na siemiankę, czyli taka owsianka, paleoowsianka, wysokobiałkowa i myślę, że to by fajne było, ale on tam nasienie lniane też miał i ona mówiła, że żeby nie było tak, że wszystko mu zabierzemy od razu, to będziemy robić metodą mniejszego zła, czyli właśnie tu widzę, że taka owsianka z siemienia lnianego będzie i będziemy takie coś robić na początek, a potem myślę, że tak jak z czasem i ja nie od razu odstawiłam chleb, ale z czasem doszłam do tego, że nie jem chleba w ogóle i żadnych ani płatków owsianych czy coś. Ja tam robię granolę, to skubnę kawałeczek, posmakuję, nie? Czy jest dobra. Czasem sobie nawet pojem, ale nie jest tak, że jem codziennie, czy raz dziennie, czy co kilka dni. Raz na jakiś tam czas, na miesiąc, czy na ileś sobie skubnę, jak mam akurat ochotę. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że odkąd jestem na tym surowym, to ochota na jakieś takie chleby, nie chleby, ziemniaki, czy coś tam, to mi odchodzi. Ale mam czasem ochotę, jak robię mężowi jakiś taki kociołek, czyli taki garnek, gdzie są właśnie warzywa, coś tam w jakimś takim sosiku, to mam ochotę czegoś takiego pojeść, ale jak sobie pojem, to od razu czuję taką ciężkość, nie? Także, no, także tak. To wszystko jest takie ciekawe. Nie wiem, czy wytrzymam zimę. I to też wczoraj na przykład popiłam trochę rosołu, bo rosół gotowałam i popiłam trochę rosołu i też tam akurat po rosole to nie czułam, że coś we mnie siedzi jakoś dłużej, nie? Ale jak jem tak właśnie takie sałatki, to już Wam mówiłam, to po takim gotowanym to od razu czuję, że to jest ciężej strawne. Nie, że jest mi ciężko czy coś, ale że ciężej strawne. I dietetyczka tutaj właśnie się pytała, jak ja się czuję, bo to jest pewnie dla niej ciekawe. Ja mówię, że się czuję świetnie i że najlepiej czułam się na owocach latem, albo najlepszy dzień jest dla mnie taki, kiedy nie jem gotowanego, to jest dla mnie najlepszy dzień, a taki dzień, jak sobie pojem, to już jest mniej fajny, w sensie jestem mniej energiczna. No, ale właśnie, zważywszy teraz na to, że jakoś tak bardziej wracam do medytacji, do jogi, to znowuż wychodzi na to, że nie samym chlebem człowiek żyje, że energia jest jeszcze z innych źródeł i można z tego czerpać, ale to już jest temat na kolejne inne filmy pewnie, w ogóle inne tematy. Właśnie, ale Wam powiem coś, tak właśnie sobie ostatnio czytam takie książki, że wiele osób czytam książki i jestem na takim etapie poznawania tego, o może tak. Dużo ludzi mówi, że o energia, uważaj, bo coś tam, bo medytacje to już nie jest sprawa kościoła i tak dalej, ale z tego co pamiętam, to co robił Jezus? Chodził i medytował, tak? Chodził i medytował, oddalał się, zostawał sam na wiele, wiele, na długi, bardzo długi okres czasu, pościł, a w poście jest niesamowite łącze z energią wyższą, czyli z Bogiem, z wszechświatem, czy jak to tam nazywa. I Jezus to bardzo często robił, chodził i medytował. Łączył się ze swoim ojcem, powiedzmy, tak? Z Bogiem łączył się i stamtąd miał wszystkie wiadomości, którymi się kierował, będąc na ziemi. Także myślę, że z jednej strony medytacja jest uważana, ale to chyba jest uważana za tych, którzy nie znają tematu, za coś, przez tych, którzy nie znają tematu, za coś złego, za coś od diabła, powiedzmy, za coś złego, a ci, którzy wierzą i spróbowali pogadać z Bogiem w ciszy, to wiedzą, że to nie jest tak, że
tam jest jakaś ciemna strona, że się łączysz z ciemną stroną. Niekoniecznie, być może, jeśli robisz jakieś modły i masz złe myśli, to może możesz się połączyć i z tą ciemną stroną. Nie wiem, nigdy tego nie próbowałam i nigdy nie chcę i nikogo nie zachęcam, ale jeśli chcesz się połączyć z dobrą stroną, to ja pamiętam, to już też Wam mówiłam wiele razy, że jak miałam 20, dzisiaj nawet chłopakom opowiadałam, że jak miałam 28 lat, chodziłam. Ja w ogóle chodziłam do kościoła, ale jak miałam gdzieś tam 27-8 lat, to modliłam się do Boga. Ja nie znałam wtedy medytacji. Ja w ogóle nie byłam w tym temacie, w ogóle nie wiedziałam o tym, że można iść i medytować, że to się tak nazywa. Ja po prostu czułam taką potrzebę, że potrzebuję iść do kościoła wtedy, kiedy nie ma mszy, wtedy, kiedy nie ma dużo ludzi i siadałam sobie w ławeczce albo klękałam sobie przy tych bocznych ołtarzykach i modliłam się. W sensie zmówiłam tam jedną zdrowaśkę czy jedno Ojcze Nasz, ale tak od serca i wtedy rozmawiałam z Bogiem tak po prostu. I ta cisza, która była w kościele, to było to, że ja czułam, że powiedziałam Bogu to, co chciałam powiedzieć. I to jest niesamowite. To było coś, co ja poczułam. Nigdy wcześniej tego nie czułam. To religia była dla mnie jakaś taka odruchowa. Idziesz, sprawiasz zdrowaśki, ale w ogóle podczas zdrowaśki, nie wiem, może myślisz o czymś innym, bo mówisz ją tak bardzo na pamięć, że w ogóle nie wiesz, o co chodzi. A tam wtedy poczułam, że jest coś. No i potem, jak już w ogóle dostałam tego mojego męża, dostałam, jak on się pojawił i bardzo wierzę, bardzo wierzę, bardzo wierzę. I teraz dopiero teraz tutaj, w Anglii już, ale to już dzieci moje były duże, ja dopiero poznałam nazwę na to, co wcześniej robiłam z Bogiem, ale nie robiłam tego aż tak bardzo namiętnie i świadomie, bo zawsze uważałam, słuchajcie, że nie wypada prosić, że nie wypada za dużo chcieć. I zawsze pamiętam, jak w Anglii jeszcze spałam w salonie na podłodze i próbowałam Boga o coś prosić, to zawsze sobie myślałam, a jeśli poproszę o coś, a w zamian Pan Bóg mi coś zabierze, wtedy byłam nieświadoma za bardzo. Teraz wiem, że Pan Bóg nie zabierze, bo Pan Bóg nie zabiera. Zawsze bałam się prosić o coś więcej, bo może ktoś zachoruje, a zawsze chciałam, żeby moje dzieci były jak najbardziej, nie tylko dzieci, wszyscy, żebyśmy byli przede wszystkim zdrowi. To było numerem jeden, jest i będzie zawsze. I teraz wiem, czytając dużo i modląc się i praktykując, wiem, że Pan Bóg nie zabiera, że to jest tak, że jak Pan Bóg daje i jeśli widzi, że człowiek jest wdzięczny, że cieszy się z tego, co dostał i szanuje to, co dostał, to dostanie jeszcze więcej. Bo to jest tak, jakbyście szli do kogoś z prezentem i dali prezent. Dziecku na przykład. Zanieślibyście jakąś laleczkę, ale dziecko by złapało, pobawiło się, rzuciło w kąt i już by chciało coś następnego, tak? Dajesz mu coś następnego, on tego nie szanuje, nie dziękuje, nie czuje wdzięczności, nawet się nie uśmiechnie, tylko pobawi się chwilę, wyrwie rękę, nogę, coś tam i rzuci w kąt, tak? No to będziecie chodzić i dawać temu dziecku, i będziecie dawać temu dziecku te prezenty, ale w którymś momencie pomyślicie sobie, kurczę, co za niewdzięczne dziecko. Przestanę mu dawać te prezenty, bo w ogóle nie ma sensu. Dam ten prezent komuś innemu, kto będzie się z tego cieszył, tak? I to mniej więcej też tak, ja sobie to tak tłumaczę, że to mniej więcej jest też tak z Bogiem. Jeśli my jesteśmy wdzięczni za to, co mamy, szanujemy to, co mamy, czyli codziennie rano jest warto podziękować za materac, za ciepłą kołdrę, za przyjemną poduszkę, którą mamy pod głowę, za to, że znowu złapaliśmy oddech świadomy i za to, że możemy iść do naszych dzieci,
obudzić ich i że oni budzą się zdrowi, uśmiechnięci, albo krzyczą, albo nie chcą wstać z łóżka, ale są, żyją, to trzeba za to dziękować, że mamy znowu kolejny dzień, że mamy kolejny dzień, bo każdy kolejny dzień to jest już radość. I nie chodzi o to, żeby nie prosić. Gdzieś tam w sercu każdy z nas ma marzenia i ja myślę, że ja prosiłam gdzieś tam o jakiś kąt i mam go teraz. I wcale długo nie musiałam czekać. Co prawda chyba prosiłam o jakiś dom, dostałam mieszkanie, ale być może to mieszkanie jest mi lepsze. Być może to mieszkanie dostałam właśnie dlatego, żeby, nie wiem, nie tracić czasu na pracę w ogrodzie i tak dalej, tylko żeby się rozwijać duchowo, mentalnie. Żeby może zacząć pracować, żeby mieć więcej czasu dla Was i żeby Wam przekazywać jakieś tam informacje i Was w jakimś stopniu może nauczać? Nie wiem, to chyba złe słowo, ale przekazywać to, co wiem. I nóż, no, a nóż widelec gdzieś ktoś się zastanowi i pomyśli sobie, no tak, faktycznie, może ona ma rację, może spróbuję. A próbujcie, próbujcie, bo ja myślę, że ten, kto nie próbuje, ten nie wie, że gdzieś tam coś na nas czeka lepszego. Trzeba spróbować. Ja należę do tych, którzy próbują i myślę, że warto próbować, co nie znaczy, że na przykład ja się świetnie poczułam na tym jedzeniu, które mam i fajnie mi jest teraz. Nie wiem, jak długo wytrzymam z tym wstawaniem rano, ale na przykład przez to, że wstawałam tak rano, wcześnie. Poczułam, że te dni były całkiem fajne, one były dłuższe, one były bardziej produktywne, było fajnie. I tak sobie pomyślałam, że teraz przez te 2 tygodnie postanowię sobie wstawać też wcześniej i dodatkowo, bo wtedy wstawałam i czasem ćwiczyłam, czasem nie, bo czasem wstawałam tylko na budzik, więc już nie miałam czasu, a jak miałam prasowanie, to już nie miałam czasu na ćwiczenia, a teraz wstaję wcześniej, tak żeby jeszcze przed tym, co mam zrobić, żeby już móc sobie poćwiczyć. I podczas tych ćwiczeń skupiam się na sobie, skupiam się na tym, że to będzie fajny dzień. Dziękuję właśnie za to wszystko, co mnie otacza, co mam. I wtedy myślę, że jakiś taki fajniejszy dzień jest. Nie wiem, dzisiaj jest drugi dzień i całkiem fajnie jest. Także zobaczę, zobaczę. 2 tygodnie przede mną takiego wczesnego wstawania. Ja myślę, że na siłę nic nie będę robić. Jeśli mi się zarwie jakoś wieczór i będę czuła potrzebę jakiegoś dłuższego pospania, to sobie po prostu pośpię, ale z tego co wiem, właśnie to, że niby wstawanie między 4 a 6 daje dużo więcej energii niż wstawanie między 6 a 9 rano. Także lepiej jest iść wcześniej spać, oczywiście. Nawet jeśli pójdziesz spać około 9, bo to nie jest też tak, że musisz iść spać o 8, ale jeśli ktoś ma taką potrzebę i może, to pewnie fajnie, ale jeśli pójdziesz nawet spać około 9 czy 10, nie później niż 10, to spanie do około 4, w pół do 5, to samemu człowiek się obudzi, bo to jest tak dobre spanie w tym czasie, że człowiek zdąży się zregenerować. Oczywiście do tego potrzebna jest jeszcze odpowiednia dieta i tak dalej, bo to wszystko ma znaczenie, bo jak się nażrzesz wieczorem, to pewnie się i tak nie wyśpisz, nawet jeśli pójdziesz spać o 9. Ale jeśli odpowiednio zadbasz o siebie w czasie dnia i pójdziesz spać o godzinie 9, 10, gdzieś tam, to do godziny 4:30 powinien się człowiek teoretycznie wyspać, jeśli jest w nim wszystko ok, bo jeśli jest ktoś taki jak mój mąż na przykład, że jest cały rozpindulony, jakiś taki, te zunoliny czy coś tam, to ta pani mówiła właśnie, że jak on to wszystko ureguluje, to on będzie potrzebował dużo mniej snu i wstanie wcześniej i będzie wyspany i będzie miał więcej energii. I o to w tym wszystkim chodzi, więc to jest nie tylko wiara, nie tylko jedzenie, nie tylko spanie, bo energia jest z różnych miejsc. Z nieba, z jedzenia i ze spania też, tak? I z przebywania na dworzu, na słońcu i w ogóle. Także dużo różnych rzeczy składa się na to, żebyśmy byli zdrowi, pozytywni, pełni energii, uśmiechnięci, szczęśliwi po prostu. I ja tego wszystkiego Wam życzę, kochani. Gadam już bardzo długo, także kończę już. Życzę Wam dużo, dużo zdrówka przede wszystkim i tego wszystkiego, co przed chwilą mówiłam. Ściskam Was cieplutko. Oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze. To też już kilka razy powtarzałam, ale piszcie, piszcie, bo ja to czytam i na pewno odpowiem. I
I już. Kończę już, nie? Bo znowu 10 razy kończę i skończyć nie mogę. Na razie, pa.